dziewczę, ciulu. Everybody, move your body. Just come to me. Come to me. Everybody, move your body. You gotta see, gotta see. Everybody, move your body. Have fun for free. Everybody need. Everybody, move your body. All it is on me. Siemanko, jak ja nie lubię poniedziałku. Zaczynamy akcję dzisiaj z kanwilem. Od buraczki. Dobra, ładujemy i lecimy na pole. Akurat w tym roku testujemy kanwil z magnezem pod buraki. Palimy Fergusona. Podjeżdżamy podczepiać rozsiewacz. I Mateusz, kurczę, znowu nam pomoc dydaktyczną pożycza. Paliwo mamy, AdBlue mamy. Mateusz wyjedzie nam traktorkiem na pole. Mamy załadowane dwie przyczepy kanwilu z magnezem. Także drugi raz do tematu podchodzimy na pola pod buraki. Będziemy to wszystko mieszać talerzówką, ale dzisiaj po południu pokazują deszcz, także nie będzie też ciśnienia, żeby jak najszybciej jechać, żeby ten azot nie pouciekał. Łukasz dzisiaj bardzo ładny po weekendzie. Kurczę. No kurwa, nie wyciąga się, no. Dobra. Cicho. Kuba, to się kameruje. Nie, nie kameruj tego. 400 kilo na hektar będziemy tego sypać. Czyli można powiedzieć, że przedsiewnie dajemy całą dawkę azotu. Prawie całą, później będziemy patrzeć, co się dzieje. Ewentualnie pójdzie trochę saletry amonowej. No i dobra, aplikacja. Kanwil z magnezem. Ale dobra, 400 kg na hektar, pokaż ustawienia. Na 57. Przy 14 na godzinę. 56. 57. No i siemanko, witam wszystkich. Mamy 15 marca, godzinę 9.40. Troszeczkę się zeszło, jak to zawsze bywa. Poniedziałek, ciężko było po weekendzie wstać. Herbatkę wypiliśmy, śniadanko zjedliśmy. Zanim przyczepy się uszykowało, załadowało nawóz, troszeczkę zeszło. A rzuciliśmy od razu do rozsiewacza 2,5 tony tego kanwilu z magnezem. No i w dalszym ciągu akcja wysiew nawozów pod buraki. Tak naprawdę to my mogliśmy to zrobić od razu, czyli wysiać wszystkie nawozy, ale po prostu logistycznie no nie dało rady tego zrobić. A po drugie, no ja też nie chciałem, dlatego że to wszystko zależy od pogody. Azot, jak wiadomo, szybko czasami w powietrze potrafi nam uciec. Może nie tak szybko w tych warunkach, ale ja wolę, jak jest pochmurno, wysiewać taki nawóz azotowy. Będzie nam teraz, kurczę, strykać ten. Żadna awaria, zaraz włączymy, na polu będzie działać. No, no i dobra, co tu dalej? Dzisiaj mamy fajny dzień do wysiewu azotu, dlatego że jest pochmurno, a nawet troszeczkę kropi. Po godzinie 15 pokazują troszeczkę większe opady. Co mnie cieszy, bo nie będę musiał z językiem na brodzie szybko jechać, tego talerzować, mieszać z ziemią. Nawóz się zdąży sam porozpuszczać. A później na spokojnie podszczepimy talerzówkę, pomieszamy ładnie i wyrównamy przy okazji pole. No i powiem wam, że 15 marca to jest, kurczę, taki czas, taki okres, taka data, że już siało się czasami buraki cukrowe. Także tutaj nikt nie wybiega jakoś szybko, pomału robimy na spokojnie, a pogoda jest w miarę sprzyjająca do tej spokojnej takiej pracy. Bo na razie jeszcze pokazują na horyzoncie nam jakieś przymrozki. Także nie śpieszymy się, robimy pomalutku, cały czas do przodu, małymi kroczkami, a do celu. No i co? Zaczynamy tą akcję dzisiaj. GPS znowu dlaczego? No ktoś by powiedział, że już mam przecież ścieżki wyjeżdżone,
i mógłbym tymi samymi ścieżkami jeździć, tak? Ale jeszcze były zbierane kamienie i mógłbym się pomylić. Także znowu mamy pomoc od Mateusza dydaktyczną i już będziemy wiedzieć, która ta ścieżka to była ta robiona Fergusonem, a nie John Deerem, nie? Także jak jest, trzeba korzystać, dałoby radę bez tego, ale na horyzoncie ślady dzików. Szukają tutaj sobie jakiś na pewno kolb kukurydzy. No i jest przestrzał, bo w ciągniku pokazuje mi te 14 km na godzinę, GPS mi pokazuje 15. I powiedzcie mi teraz, kogo ja mam słuchać? Może za szybko jadę? Nie? Chyba GPS jest dokładniejszy niż traktor. Kilometr różnicy. Co wy na to? No i muszę wam powiedzieć, że jednak zmniejszyłem sobie te obroty na 1500 na tempomacie, żeby wypośrodkować sobie tą prędkość między nawigacją a ciągnikiem, bo wydaje mi się, że jednak troszeczkę tu w traktorku może przekłamywać, że jednak ten GPS jest dokładniejszy. Teraz sytuacja wygląda tak, że na GPS-ie pokazuje mi 14,6, 14,8, a na ciągniku pokazuje no te 13,8 do 14. Dobra, chłopaków jeszcze nie ma. Pomalutku jadą, ja zobaczę ile mam w rozsiewaczu. Czy będę w stanie jeszcze przejechać jedną stronę chociaż. O, widzicie, nie pokazywałem tego. Nowy siłowniczek od tego granicznego wysiewu, bo się zdupcył. W jedną stronę może się uda. Tak widzicie, malutkie bryłki. Troszeczkę nam się zbrylił ten kanwil. Delikatnie musimy worek o worek napieprzać. No dobra, jedną stronę uda mi się przejechać. Wrócę sobie asfaltem. Lada chwila, chłopaki powinni dojechać. Jak widać, nie jadę po tych samych śladach, bo wtedy troszeczkę też tak najeżdżałem za mocno. A teraz być może będzie lepiej. Teraz może lepiej nam się uda utrafić. Dobra, teraz pytanie do tych, co sieją buraki cukrowe. Powiedzcie mi, jak to teraz zrobić? Czy te ślady po prostu przerównać talerzówką? No bo wiadomo, to zostaje tutaj bardzo ugniecione. Czy jechać tym moim mandamem, żeby to spulchnić, gdzie mamy tutaj te ścieżki przejazdowe? Jak myślicie? Fajnie by było przejechać tym mandamem, nie? Po tych śladach. Żeby spulchnić tutaj to wszystko i dopiero później agregatem, nie? Sieje nam, sieje, ale koniec. O, dobra. I teraz musimy zaznaczyć, gdzie się nam skończyło. O, w taki sposób. Ja na orce robię takie ładne kółeczko. Jakbym miał patyka, to bym wbił patyka jakiegoś, nie? Ale robię takie kółko. I tutaj mam zaznaczone, gdzie skończył mi się nawóz. O, to jest technologia, nie? Też mogłem stop zrobić na GPS-ie. Ja pierdzielę. O kurde, siara. No, zaznaczałem tak zawsze. Jak nie miałem tego, nie? Kurde, tak z rozpędu i z przyzwyczajenia to zrobiłem. A przecież wystarczy tutaj wziąć stop i wiem, dokąd kurczę siałem. Ale dobra, wszystko pod kontrolą. Nie miałem tych urządzeń wcześniej, także robię z marszu, z przyzwyczajenia. Ja tam robiłem zawsze kółeczko i było dobrze. I tak z przyzwyczajenia wam pokazałem to kółeczko. No i jest jak jest. Dobra. O, widzę, chłopaki zajechali już. Lecimy do nich. Napiszcie w komentarzach, jakie wy stosujecie nawozy pod buraki i czy ten mój pomysł z tym kanwilem, z magnezem, przed siewem jest dobrym pomysłem, czy może coś lepszego byście polecili na buraczki. Dobra, idziemy ładować. Znowu to samo, znowu w tym samym miejscu, powrót do przeszłości. Dobra. O,
ten jakoś ładnie leci. Te, co na podwórku ładowaliśmy, to były zbrylone mocno. A te dostały strzała i... Nieźle, o, tu bryła. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Będzie dobrze. No i dobra, wbijamy się znowu w te same ślady, bo nam zbrakło na połowie. I co wam mogę powiedzieć? Że jak się stuknie tymi workami, to nie jest tak źle z tym kamwilem. Bałem się, że będzie gorzej, wzięliśmy młotki, bo no na podwórku nie stuknęliśmy tymi workami i tak zbrylone było trochę, a może to też zależy jakie worki się wzięło, nie? Te akurat, co braliśmy na podwórku, to stały na samym dole, a trzy rzędy były ustawiane, to być może, że się za mocno uleżały. No ale dobra, widzę fajnie, sypki jest, a jak się stuknie jeszcze worek o worek, to jest ok. No i widzicie, jakie to jest piękne? Kurczę, nie musimy kombinować, jak nam nawet na połowie braknie. Wyłączamy tutaj sobie tylko nawigację i wiemy, gdzie sypaliśmy. Wiemy, gdzie nam się nawóz skończył. Kurczę, naprawdę. Mówię, ja sobie radziłem, tak jak pokazałem, kółeczko odwaliłem i wtedy od tego momentu zacząłem sypać. Zresztą, no jak się sypie dosyć dużą dawkę na hektar, to widać, gdzie ten nawóz leży, nie? No bo jak się sypie, to też zależy jaki nawóz, bo jak te potasowe się sypie, to nawet nie widać za rozsiewaczem jak leci, a na polu to też, kurczę, trzeba z lupą chodzić. A ten akurat jest taki brązowy i jeszcze 400 kg na hektar, to go ładnie widać, nie? I tak naprawdę okaże nam się po tym polu, czy dokładniejsza prędkość jest na GPS-ie, czy dokładniejsza jest w ciągniku. Tak jak mówię, prędkość nam lawiruje w ciągniku między 13,5 a 13,8, a na GPS-ie tak mocno nie skacze. Mamy 14,4 w tej chwili. Tak, pierwszy przejazd troszeczkę zrobiłem dalej jednak od brzegu, ale pokrywają się te stare ślady. Dobrze jest. To będzie drugi rozsiewacz i widzicie, według tego GPS-a już będziemy mogli mniej więcej ocenić, czy dobrze mamy ustawiony ten rozsiewacz. Bo tak zawsze, jak tego nie było, to się jechało na jakieś mniejsze kawałki, jakieś dwuhektarowe, sypało się do rozsiewacza, żeby starczyło na ten kawałek i wtedy się wiedziało, nie? Mniej więcej, czy już jest ok. Dobra, drugi rozsiewacz wysiany, wysiewa nam idealnie, także lecimy dalej, kurczę. Fajnie idzie. Uderzony worek, hamowane, wszystko było, nie? Precyzja będzie, fajnie, wszystko będzie ładnie. I nie trzeba będzie młotkiem naparzać. No, jasne. No tak jak widzicie po tej orce, widać te resztki kukurydzy jeszcze, także bez talerzówki się nie obejdzie tutaj, niestety. Trzeba najpierw talerzóweczkę, dopiero ten agregacik. Kurde, jak bluzę uwaliłem, no. Taka była ładna wyprana rano czysta. I tak to idzie robota. Godzina 11:10, a my kończymy te 29 hektarów i jedziemy na inne pola pod buraki. O, widzicie? Wyłączyłem, jak brakowało nawozu. I teraz wiem, odkąd zaczynać. O, tutaj mamy taką ostatnią ścieżkę i tak jak widać delikatne kreski. Tak jakby brakowało tych 27 metrów tutaj, ale nawóz na pewno dolatuje. Sprawdzane, także śmiało możemy tak przejechać. Nie musimy robić tutaj dwóch ścieżek. O, opryskiwaczem, jakby to było niedopryskane, to niestety musimy zrobić ścieżkę. Inaczej się nie da. O, pyk, wyłączamy. Ta aplikacja do ustawiania tego rozsiewacza jest super, ale trzeba mieć też troszeczkę swojego takiego wyczucia. Tak jak na samym początku widziałem tą różnicę między ciągnikiem a nawigacją w prędkości. No i już wiedziałem, że tutaj trzeba jakoś wypośrodkować tą prędkość, bo będzie jakieś manko będzie, no. No taka panienka, bo patrzysz na niego, nie? A to.
A że w sierpniu się urodził, to znak zodiaku też zobowiązuje. Dobry? Do pełna, proszę. Nie ma nic, w zbiorniku pusty. A gdzie pracownik Łukasz? Wypił wszystko? To musi być bardzo dobry klimat dla pieniędzy. Będzie git. Oddawać społeczeństwu. Wał przesmarujemy i ciśniemy. Siemanko, w kolejnym dniu z prac polowych. Mamy dzisiaj znowu podczepionego mandama. I co my jedziemy robić? Jak myślisz, Kuba? Chłop zbija jemu rośnie. Mieliśmy mieszać ten nawóz, ten azot rozsiany talerzówką, no ale najpierw musimy zrobić te ścieżki przejazdowe, bo nie tylko był rozrzucany nawóz, ale też zbierane były kamienie. No i nie mogę tak po prostu tego zostawić. Trzeba to delikatnie spulchnić. Normalnie bym jechał talerzówką, ale że fajnie wczoraj popadał deszczyk, to nie ma ciśnienia, żeby mieszać ten nawóz jakoś bardzo mocno, bo on, jak patrzę i przyglądam się teraz, nie ma go, rozpuścił się. Czyli super sprawa, nie? Takie delikatne ślady jakby były, to nie jechałbym, kurczę, tym mandamem, ale były takie miejsca, gdzie no ta orka po prostu kolejny zrobiłem gdzieś miejscami i no talerzówką będzie słabo to zagarnąć. Jakby nie było czasu, to na pewno nieraz już tak było robione. Jak nie było czasu, jechało się, robiło i się nie patrzyło i jakoś te buraki rosły. Ale że teraz pogoda jest taka, jaka jest, czyli jest zimno, przymrozki, nikt nie myśli w naszym rejonie o siewie buraków. Póki co na razie, bo później jak wystrzeli pogoda, to na pewno będzie wszystko na hura, no bo tak będzie. Wiadomo, talerzówka bardziej nam przysypie ziemię na te ślady, a to jednak nam spulchni. No pod buraki lubię wygłaskane, żeby było pole. Wiadomo, to różnie się robi. Jak z czasem to, jak z czasem się słabo stoi, to się robi inaczej. Ale jak jest czas, to wiecie, lubię to wygłaskać. No i przy tej okazji to mam pytanie do was. Czy w ogóle opłaca się takie coś robić? Czy od razu uprawiać? Nie patrzeć na te przejazdy, na te kolejny, na te protektory? Czy to jest jakiś mój wymysł, czy to jest moja jakaś fanaberia? Napiszcie ci, co uprawiają buraki, jak to robią. Także jestem ciekawy komentarzy, czekam na komentarze, które mogą też mi pomóc, tak? Jakby nie było. Ja sobie w ten sposób wymyśliłem i ja sobie w ten sposób to robię. Ale mówię, nieraz bywało tak, że po prostu jechało się to mieszać, albo już od razu jechało się agregatem i za chwilę wchodził siew. No i co, jak przyszedł dobry rok, to nie było nawet widać, że tam gdzieś coś było przejechane jakimiś kolejnami. Także sam się zastanawiam, czy jest sens roboty takiej. No ale gdzieś tam w tyle głowy mam coś takiego, że jednak tak, że warto takie ślady spulchnić. Dlatego czekamy na komentarze. Nie, Kubuś? Tak właśnie. Ale mówię, na pewno bym nie jeździł, jakby nie było aż tyle tych przejazdów. Akurat na tym polu tak strasznie tych przejazdów nie ma, bo tutaj nie było kamieni. Ale na tych polach, gdzie za chwilkę pojedziemy, gdzie było więcej tych kamieni, no to tam jeszcze oprócz tych przejazdów z rozsiewania nawozu, to było narąbane tych przejazdów ze zbierania kamieni. Także dlatego jadę, robię to. I co? Pole musi być pod buraki wyrównane, wygłaskane, kurde. Talerzówką, no wiadomo, jeszcze pójdzie talerzówka i agregat, nie? Czy co? Czy nie robić tej talerzówki i agregatu? Czy zrobić tylko agregat? To jest, kurde, to, bo to jeździmy, paliwo palimy, a później buraki, później przyjdzie susza i buraki są słabe, zdychają. A my pole żeśmy głaskali, robili koszty. A patrzymy z boku na sąsiada, kurczę, który tych kosztów nie robi. Jedzie, rysieje tam, kurde, w
chaszcze i ma lepsze buraki niż my. No ale to tak czasami bywa, nie? Aurę mamy jaką mamy, ale fajnie, bo jest pochmurno. Co chwilę jakiś tam deszczyk malutki kropi, co tak naprawdę nie przeszkadza w tej pracy. Jeśli chodzi o jakieś nadmierne przesuszanie gleby, no to za bardzo nie ma mowy o jakimś przesuszaniu. Jakby tutaj wychodziło nam jakieś słoneczko, świeciło, no to wiadomo, to moment wszystko obcycha. A jeszcze pokazują jakieś deszcze, to chyba trzeba wykorzystać ten moment, żeby jak najszybciej te ścieżki uprawić, te przejazdy i jechać jutro talerzówką, bo jeszcze jutro ma być pochmurno, jeszcze mają być jakieś przymrozki. Jak najszybciej w tym tygodniu, żeby zrobić to chociaż talerzówką. Jeśli chodzi o siew w zimną ziemię, no to najgorszy jest zgorzel siewek. Dlatego na to trzeba uważać. Ale są sytuacje, że po prostu nie ma tego. I strzał w dziesiątkę, udało się. Schody są ładne, równe. Wilgoć zachowana. Także to jest tak, jakbyśmy grali w pokera. Albo w tej grze postaw na milion, nie? Czyli my mamy dzisiaj ten milion, ale za chwilę otwierają się te zapadnie. I mamy cię. I nie ma miliona. Jedno pole mamy załatwione. Przejechaliśmy na drugie. Tutaj mamy pole bardziej kamieniste. Tak naprawdę nie wiem, co po tym polu się spodziewać, jeśli chodzi o siew buraków, czy jeśli chodzi o ogólnie uprawę buraków na tym polu, bo no bo to jest pole, które udało się wziąć mojej mamie w dzierżawę z Kowru w tamtym roku. No i posialiśmy groch. Groch różnie był słaby. Różnie. No bo późny siew był majowy, wiadomo, później przyszła susza, ale bardzo ładny poplon tego grochu był. No i zobaczymy. Orka zimowa. Nawożenie, robimy wszystko tak jak trzeba, uprawiamy, siejemy, czas pokaże. Dałem Kubusiowi pojeździć traktorkiem, niech się wyżyje, ja pospaceruję sobie tutaj troszeczkę. Nie wiem, czy widać w kamerze tego kamienia, co po chwilę wyciągnąłem, ale kurde, jest duży. Całkiem na wierzchu jest, cwaniak. No jest trochę duży. Tutaj go zahaczyłem zębem. Wbił się pomiędzy maszynę i nie chciał wylecieć. Taki ananasek, kurde. No i dobra, panie i panowie, troszeczkę taki zabieg spulchniania tych ścieżek na pewno kosztuje, bo pół zbiornika paliwa poszło, trochę tych hektarków jest pod te buraki, no ale uważam, że to było konieczne, ale wy ocenicie to w komentarzach, powiecie, czy rzeczywiście tak, czy rzeczywiście nie. Ja uważam, że tak. Teraz, no co, mi się wydaje, że widzimy się jutro, zaczepimy, przyszykujemy sobie talerzóweczkę i będziemy jutro działać z talerzówką. Widzimy się jutro z akcji talerzowania. Heja. I siemanko w kolejnym dniu. Jesteśmy dzisiaj z talerzóweczką na polu. No i uprawiamy całe pole talerzówką. Oczywiście przed nami zbiór kamieni znowu będzie. Może nie jakoś mocno na tym polu, ale ogólnie to nas nie ominie. A teraz pytanie do fachowców. Czy ja dzisiaj przerywam parowanie, czy przesuszam ziemię? Ale dobra. Czekam też na komentarze, czy robię dobrze, bo sam nie wiem. A robi się różnie, kwadratowo i podłużnie. Także pytanie do fachowców. Czy ja dzisiaj przesuszam ziemię, czy przerywam parowanie, bo sam już nie wiem. Każdy orze jak może! To jest ta pora, że obiad trzeba zjeść na polu.
Także catering przyjechał. Idziemy szamać. No i dobra, po obiadku zmiana pasażera. Z takim ładnym kurde napisem, z taką ładną bluzą. Skąd ty masz taką bluzę, gość? A kurde, napisałem komentarz na YouTube i mam. I dostałeś, nie? Dostałem. O, takie prezenty. A jak? Kurde. Nie ma lipy. Jest. Jeszcze troszeczkę zostało nam tego pola. Także nie ma na co czekać, kurde. Działamy. Ja już myślałem, że wiosna i bociany do nas przyleciały. A to te kurde żurawie, co nam tu wszystko niszczą dookoła. To masz tucer jakiś? Latający rosół. No. Ptaki są pod ochroną, nic im nie możemy zrobić. Tylko podziwiać. Tylko podziwiać, jak nam dziobią kukurydzę albo buraki. Ladies and gentlemen, Damen und Herren, panie i panowie, tak to wygląda ta uprawa i chyba nie będziemy zanudzać więcej w tym odcinku. Jedziemy do domu, jutro działamy dalej, pokazują małe te deszcze, to raczej będziemy sobie pomalutku uprawiać. Mamy barwy biało-czerwone, ta flaga gdzieś tutaj była w tym bunkrze. Już kija trzeba znaleźć, ją tutaj przyczepić, albo do tego słupka. Znaleźliśmy flagę tutaj w tym bunkrze. Ktoś zostawił, fruwała. No to co, wykorzystamy, nie? Znaleźliśmy patyka. Mam trytki w traktorze, bo trytki przecież muszą być, nie? Jakby sąsiad nie wiedział, kto granicę tu zaznaczył, to ja. Polsko! Polska górą! I dobra, pokazują małe te deszczyki. To prawdopodobnie na 100% będziemy jutro dalej uprawiać. Ale nie będziemy was zanudzać już więcej tą uprawą pod buraki. Zrobimy to, weźmiemy się za inne prace. Także to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie oczywiście subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. I do następnego. Na raziówka. Siemanko. Już miało zimy nie być, nie? No ale wiadomo, w marcu jak w garncu. Czy to grudzień? Czy to styczeń? Nie, to marzec. Także robota w śniegu w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.